Dzisiaj mieliśmy zaszczyt gościć na Politechnice Opolskiej prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, pana Marka Woszczyka. Osobę niezwykle ważną w polskiej energetyce, ale przede wszystkim osobę, która zadecydowała o rozbudowie elektrowni, z którą Politechnika jest tak istotnie związana. Piękny, dynamiczny wykład o przyszłości Polskiej Grupy Energetycznej, a przy tym też potężnego rynku energetycznego, w który wchodzi ta grupa. Dodatkowo wiele cennych informacji o planach, o rozbudowie, o przyszłych inwestycjach. No i też nieśmiało powiem o współpracy z Politechniką Opolską. To spotkanie dzisiejsze, ten wykład z pożytkiem dla i studentów, ale również i dla pracowników naukowych jest jakby tym dobrym takim zwyczajem promowania właśnie myśli technicznej, przenoszenia jej na grunt naukowy i jednocześnie daje ogromne możliwości do współpracy między właśnie nauką i przemysłem. Pan prezes dzisiaj dał temu wyraz, deklarując również i możliwość tej szerszej współpracy między Politechniką Opolską a Polską Grupą Energetyczną. Współpracę z Politechniką Opolską, my w ogóle mamy bardzo bogate doświadczenia jako Polska Grupa Energetyczna we współpracy z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi. My w tej chwili jesteśmy stroną co najmniej 17 porozumień, o ile pamięć mnie nie zawodzi, z rozmaitymi uczelniami, w tym też z Politechniką Opolską i mamy bardzo dobre doświadczenia w tej współpracy i gwarantuję, że będziemy tę współpracę kontynuować. To jest nasz naturalny tutaj lokalny partner. Trudno mi sobie wyobrazić, aby mogło być inaczej. Politechnika Opolska.